karpiowiec, zaczynamy trzydniową zasiadkę na urczysku karpiowym. Ciepło, ma być cieplej, zobaczymy. Ryba pokazuje się na powierzchni, nie wiem czy czasem nie zaczynają tarła, może są po tarle, a może są przed tarłem, tego jeszcze nie wiem, dowiemy się. Na razie przyjechaliśmy, rozpakowujemy się, no jest ogólnie tutaj dużo rzeczy do zrobienia, nie mamy namiotu. No ogólnie jest 2 godziny rozpakowywania się. Także nie ma wiatru. Widać, ryba pokazuje się na powierzchni. Nie wiem, czy tu kamera uchwyci. Ale mam nadzieję, że one się tylko wypływają wygrzać, a nie zaczynają tarło. Bo jeśli zaczynają tarło, to będzie problem, bo ciężko będzie coś złowić. Nie będą myśleć o jedzeniu. No i tak mamy pierwszą rybę, 21:30, może 40, było branie, trochę się namęczyłem z nią, myślałem, że będzie mniejszy, ale jest dużo większy, 19:50 waga pokazała, zaraz ważymy slinga, sling nie jest ciężki, myślę, że ma ponad 18 i to grubo, zmęczony jest, zlałem go wodą, jakiś tutaj ma troszkę ogon obgryziony, golas. O kurde, i teraz weź go podnieś, spróbujemy, będzie ciężko, ale może się uda, i o kurde, mamy go, o nie wiem czy go dobrze widać, kamerzysta kameruj, daj tutaj aparatem bliżej, możesz sobie podejść nawet do niego, póki się nie rzuca. Żeby fajnie było go widać na filmie. Nie wiem jak światło pada, mam nadzieję, że fajnie nagrywa. No i także zaraz ważymy slinga. Jego wypuszczam, wytworzę zestaw. Może weszły ryby. Dobra, 3 fotki. Lecimy. Dobra. Tak mały raport. Właśnie minęła pierwsza doba. Jedna ryba, 18 kilo, słabo biorą, zaczęło się tarło, tutaj blisko trzcin, karp się trze, z lewej strony siedzą karpiarze, też tam jakieś 100 metrów dalej, jedną rybę też złowili przez dobę, tam z prawej też ktoś siedzi, podobno nic nie złowił, także słabo. No zobaczymy, w przeździeń tutaj się nic nie dzieje, no chyba, że jakiś bonusik wpadnie, ale w co nie wierzę, no najbardziej wietru i nocka, nie? Także jeśli będzie się coś dziać, to na pewno nagram, coś wrzucę.
na razie cisza, spokój. Także pewnie będziemy się widzieć przy kolejnej rybie, o ile weźmie. Bo na razie jest słabo. Nawiasem polecam jeszcze namiot Mirwardi Shelter. Jak ktoś jest wysoki, ma powyżej 1,80 m, także na spokojnie może w nim stać. No ja mam 1,82 m i w nim stoję. Jeszcze mam trochę miejsca nad głową, także jeśli ktoś nie chce tak być w pozycji takiej zgarbionej w namiocie, a chce normalnie swobodnie stać, to polecam ten namiot. Jest wysoki, sprawdza się. Także tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, przytyczna kartarłoma. No teraz go nie widać, ale co jakiś czas wypływa i robi zamieszanie. Na razie cisza na wodzie, nic się kompletnie nie dzieje. 23 godziny od ostatniego brania. Zobaczymy, co to da. Ale coś do sporego. Dwanaście 41, drugi kart po 23 godzinach. Teraz będzie prezentacja. Dwadzieścia 3 godziny czekania na objazd. No ale jest. Zaraz go pokażę. Taki fajny, przynajmniej jeszcze jak coś go widać. To jest dzień. Masakra, tyle godzin, ale w końcu się udało. Zobaczymy, cała noc przed nami jeszcze. Dobra, wypuszczam go, parę zdjęć wywożę, bo może ryba wróci. Zdjąłem spodnie, dobra. Bo tamte miałem mokre, byłem w pontonie. Chciałem przebrać spodnie, nie zdążyłem, wyjazd. Także będzie po wypadkach. Czternaście 87, 5 minut po wywózce. Szybkie parę zdjęć i go wypuszczamy, wywozimy. Może weszła ryba, ale raczej na pewno spróbujemy coś dołowić. Tylko tu jeszcze wam go pokażę. Chodź z tej strony. Chodź z tej strony. No i kolejny golec. Szybka fotka. O, ale się pięknie nastroił. Normalnie akcja w majtkach. Nie zdążyłem się nawet przebrać spodni. Nawet ich nie ubieram, po prostu wywożę. Elegancko.
nabiera powietrza, zmęczony jest. Trzymajmy. Dobra, zaczynamy trzecią dobę. W nocy były 4 ryby. Tutaj będę ważył i pokazywał wam dwie z nich. Ta ostatnia, jedna z pierwsza w nocy była, druga, trzecia w nocy. Teraz próbuję zaprezentować w wodzie. Może nie uciekną. Tam w ogóle jest trochę dziwny, nie ma oka. Jest po przejściach. 16,5 kilo. Sam wypoczął, także będzie go ciężko podnieść, choć spróbuję. I uciekł. Dobra, kolejna ryba. 16,5 kilo. Za chwilę pokażę drugiego. 15 kilo. Na czysto. Próbuję go szybko zaprezentować, może nie ucieknie. Taki karpik. Wypuszczamy, mówimy dalej. A więc zaczęła się trzecia doba. Ogólnie po dwóch dobach 6 ryb, między 11 a 18 kilo. W drugiej dobie w nocy 4 ryby wpadły. Tam na filmie będzie wcześniej to pokazane na pewno. No ogólnie słabo z tymi braniami, bo karpie mają tarło tutaj przy trzcinie, na dodatek jest poza wodach, także też jest, ten towar jeszcze pewnie zalega na dnie, także te brania są sporadyczne. No ale dobrze, że w ogóle są jakieś. Z godzinę temu miałem branie, rolkę puściło, potem znowu rolka, zaciąłem, miałem rybę, ale się zerwała. No, także mogła być już siódma, ale niestety nie. No nie liczę teraz, że coś będzie, do godziny 20 czekam, przewożę, pokażę jakieś tam przepony w końcu, bo nie miałem jakoś czasu przedtem tego zrobić. No i zobaczymy, co przyniesie ostatnia nocka. No fajnie by było złowić jeszcze coś większego, no i w końcu tego amura, choć chyba nie da rady. Może nie teraz, może następnym razem jak przyjadę. No nic, będziemy jeszcze walczyć do końca, także trochę zostało tego czasu jeszcze, cała noc, zobaczymy, nie? Ogólnie jest ok. Mogło być lepiej, ale jest ok. Także jeszcze widzimy dwa się, słowa, mam nadzieję, przy rybie. Kulek użyję na noc i to będą kulki zanętowe 20 mm z RP Bajca Krill Rack. Tutaj dostałem od producenta do testów takie wiaderko całe, 3 kg, tego jeszcze w ofercie nie ma. Ja tak powiedzmy mam przedpremierowo. Już tam trochę ich użyłem, także jeden lub dwa zestawy właśnie na te kuleczki wywiozę na śmierdząco. I jeśli coś się złowi, to oczywiście to nagram, pokażę. Kulka bardzo fajna, fajnie pachnie. Miałem już na to kilka ryb, dalej testuję, no zobaczymy jak to wszystko wyjdzie tutaj na tym łowisku. Ogólnie chyba założę jedną taką całą dwudziestkę, a drugą zrobię też taką dwudziestkę, tylko podbiję szesnastką o tym samej nucie zapachowej. No i tak po prostu na te kuleczki będę próbował dziś w nocy, nie? Mam nadzieję, że coś wejdzie, także zobaczymy. Tego jest znacznie więcej. Tak cały dzień. Ciężarki, wszystko jeszcze z kulką. Weź to co masz. Masakra. Tamtego jest... Thank you.
godzin bez brania, pierwsze branie, 5 rano, w sumie przed 5. Taki bąk się złapał, kuleczka X-Marine uratowała życie, no bo jakby nie ona, to pewnie by nic nie złowił. No i w sumie chyba dzisiaj nic nie złowię. No jeszcze posiedzimy 2 godziny, 3 i zbieramy się, jedziemy do domu, bo ryby w ogóle nie biorą, nie wiem czemu. Coś jest nie tak, jakaś zmiana pogody, potarło wszystko naraz, zawody. Może dużo jedzenia jeszcze w wodzie jest, nie wiem. No ale udało się jeszcze takiego bąka wyciągnąć na kuleczkę 20. Taki mały, no ale wziął przynajmniej. Także wypuszczamy go. I tyle. I chyba tym akcentem kończymy tą zasiadkę, bo chyba już się nic nie wydarzy przez te 2 godziny. Także do następnego.